Dzień dobry, dzisiaj witam w szkole. Mała odmiana, musiałem przyjechać do szkoły i przy okazji wykorzystam ten czas, że tutaj jestem. Zapraszam dzisiaj klasę drugą B, czyli biochem, fizyka medyczna tym razem. No, też trzeba coś zrobić, żeby coś sobie przypomnieć, więc zaczynamy. O czym było ostatnio? Ostatnio bodajże pamiętam, była budowa ucha i zasada działania ucha, ucha zewnętrznego, ucha środkowego i ucha wewnętrznego. Chyba wszystko było, narząd Cortego też chyba był omówiony, jak to tam wszystko działa. Tak, te komórki rzęsate, wszystko tam było omówione. Więc teraz przejdziemy do kolejnych rzeczy, jeżeli chodzi o nasze ucho, czyli o wady związane z uchem. Dokładniej o wady słuchu. Jakie mamy rodzaje wady słuchu? To są wady słuchu typu przewodzeniowego i są wady słuchu typu odbiorczego. Te pierwsze polegają na tym, że po prostu dźwięk nie dociera z zewnątrz do bębenka słuchowego i potem nie jest, a jak nie dociera, więc nie jest odbierany. Ta wada słuchu związana jest głównie z tym, że mamy gdzieś zatkany kanał słuchowy, więc dźwięk wtedy nie dociera do naszego bębenka słuchowego. Oraz typu odbiorczego, jak już wspomniałem, to głównie chodzi o zasadę działania ślimaka. Komórki rzęsate mogą być na przykład uszkodzone z powodu hałasu, który często na przykład do nas dociera. Przypominam, że jeżeli chodzi o komórki rzęsate, to one się tam depolaryzują pod wpływem drgań komórek podstawnej, więc błony podstawnej, przepraszam, i w tym momencie one się odchylają. Jeżeli to jest zbyt gwałtowny ruch, zbyt bardzo intensywny ten ruch, te komórki rzęsate, te rzęsy mogą się podrywać. Tak? To jest zjawisko nieodwracalne, więc jeżeli komuś z wiekiem te komórki są teraz w coraz większym ubytku, więc słyszymy coraz gorzej, przez co mamy niedosłuch typu odbiorczego. W jaki sposób sprawdzamy ten niedosłuch, czy to jest odbiorczy, czy przewodzący? Więc robimy tak zwane badanie audiometrem, czyli składamy słuchawki na uszy i emitujemy odpowiedni dźwięk o odpowiedniej częstotliwości. Tutaj poziom natężenia dźwięku w decybelach, nie wiem, tutaj to widać. Tutaj częstotliwość dźwięku. Dla każdego ucha robimy podobne badania. To jest taka, to napisałem sobie L, nie wiem, czy widać. Czyli w tym momencie wygląda to w ten sposób, że po prostu nadajemy dźwięku jakiejś częstotliwości od najniższego poziomu słyszalności, jak to jest możliwe, zwiększamy go i w tym momencie pacjent informuje, kiedy zaczyna słyszeć. I robi się taki wykres audiometru dla lewego, dla prawego ucha. Tak? Następnie sprawdza się, czy dana osoba słyszy w sposób kostny, tak? Czyli bezpośrednio, bo pamiętacie o tym, też o tym wspominaliśmy, tak naprawdę my słyszymy na dwa sposoby. Tak? Każdy siebie słyszy w sposób kostny, w sposób przez powietrze, czyli fala akustyczna emitowana w naszych uszu dociera do ucha i w tym momencie mamy sposób właśnie przez powietrze, idzie ten dźwięk i drugi sposób, to co emitujemy, idzie przez kości czaszki bezpośrednio do ślimaka, bezpośrednio do narządu Cortego, tak się wyrażę. I w tym momencie to też odbieramy jako dźwięk. Siebie słyszymy inaczej niż kogoś, pamiętajcie o tym. Dlatego człowiek z siebie czasami nie potrafi poznać, jak na przykład jest nagrany i potem odsłuchuje, co to ja jestem? Taki zdziwiony, pamiętacie o tym, tak? Więc w tym momencie robi się podobne badania, ale dla sposobu przesłania kostnego. W tym momencie. I teraz co się okazuje? Jeżeli okazuje się, że sposób przewodzący, zwyczajnie przez słuchawki, daje słaby poziom słyszalności ludzkiego ucha, to oznacza, że nie słyszymy, coś jest nie tak. Ale sposób kostny daje dobre wyniki, to oznacza, że mamy niedobór typu przewodzącego, tak? Czyli mamy prawdopodobnie zatkane ucho zewnętrzne, tak? Na przykład woskowina zalegająca bardzo mocno, ściśle tam jest i dźwięk nie dociera. Jeżeli jednak przewodnictwo kostne też daje mizerny efekt, znacznie odbiegający od normy, to wtedy mamy prawdopodobnie do czynienia z niedoborem, z wadą słuchu typu odbiorczego, czyli jest coś ze ślimakiem. Oczywiście może tak, i wtedy trzeba jakieś implanty, jakieś montować, cokolwiek. O tym też za chwileczkę będziemy wspominać. Tak? Więc mamy ten sposób, czyli w ten sposób już odkryliśmy, jaka jest tego typu, jaka jest wada w naszym uchu. Jeżeli teraz chodzi o korekcję wad słuchu,
No to teraz nie wiem, czy to jest dobrze widoczne, też narysowałem sobie wcześniej taki schematyczny przykład, bo tu już nie będziemy wnikać, nie jesteśmy elektronikami przecież w tym przypadku, nie będziemy wnikać, jak to jest dokładnie zbudowane. Ale po pierwsze, jeżeli mamy jedobór typu odbiorczego, na przykład zbyt słabo słyszymy, ale jednak coś tam do nas dociera, to trzeba ten dźwięk, który do nas dociera, wzmocnić. Więc tak, jeżeli mam jakąś falę, musimy mieć dodatkowy mikrofon, który wkłada się, jest w pobliżu ucha. On jest, ten dźwięk jest potem wzmacniany, to jest taki symbol wzmacniacza, taki symbol elektryczny troszeczkę używany w elektronice. Wzmacniacza, tak? Potem jest wzmacniacz, przy okazji jest zasilaniem jakimś tam oczywiście. Mamy potem regulację wzmocnienia, żeby odpowiednio wyregulować, żeby nie było zbyt głośno, zbyt cicho. Słuchawka, no i dociera i sygnał jest emitowany do bębenka słuchowego i dalej jest emitowany, przechodzi przez ucho środkowe do wewnętrznego. Tak? To jest przy takich średnich niedobytku słuchu. Przy większym niedoborze słuchu właśnie trzeba wprowadzić implant ślimakowy. Tutaj musimy chyba obrócić, bo na drugim komputerze na komputerze szkolnym zrobiłem coś takiego. Implant ślimakowy się tym różni, że trzeba wszczepić ten implant do środka ucha. Dalej, dźwięk emitowany docierający do implantu jest też oczywiście odpowiednio wzmacniany. Jest tam taki procesor mowy, który tam jakby przetwarza sygnał akustyczny na sygnał elektryczny odpowiednio. Potem jest nadajnik drogą radiową. On potem nadajnik przekazuje sygnał, emituje sygnał do odbiornika, który znajduje się już na przykład we ślimaku. Tak? I potem idzie elektrodami bezpośrednio, omijamy. Faktycznie ślimak już w tym momencie już jest, nie funkcjonuje, ale musi być nerw słuchowy, musi być sprawny. I wtedy przez elektrody są połączone bezpośrednio do nerwu słuchowego. I wtedy człowiek jest w stanie usłyszeć sygnał, falę akustyczną. Czyli bezpośrednio omijamy faktycznie wszystkie elementy budowy ucha, wszystkie elementy ucha, zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. Tak? I bezpośrednio idzie sygnał z elektrodami, z elektrod do nerwu słuchowego. Tutaj mam, nie wiem, czy z komputera będzie, widoczny. Monitor jeden, monitor drugi. Oj, będzie widoczny, chyba to co? Musicie sobie hasami znaleźć w internecie implant ślimakowy. Tak naprawdę, bo tutaj słabo to widać, tak? Antena zewnętrzna, przy okazji jest antena nadawcza. Mikrofon tam jest z tyłu schowany i tutaj jest elektroda, która jest w ślimaku, wewnątrz ślimaka, tak? Czyli elektroda robi za wszystko, za narząd Curtiego. Nie, tutaj jest kiepsko widoczne, więc nie ma sensu ja pokazywać na monitorze, więc a rysować też nie, więc musicie sobie znaleźć w internecie implant ślimakowy, zobaczyć, jak on wygląda i w tym momencie sobie powinniście poradzić, tak? No dobrze.